Witam, w tym poradniku pokażę Wam, jak przygotować instalacyjny pendrive z Linux Mint 17.1. Wchodzimy w bibliotekę i wybieramy zakładkę komputer. Na pendrive klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję formatuj. System plików zmieniamy na FAT32. A rozmiar alokacji wybieramy domyślny. Jeżeli nie mamy zaznaczonej opcji szybkie formatowanie, wybieramy ją. Wtedy pozostaje nam tylko rozpocząć formatowanie. Czekamy parę chwil, aż nasza pamięć flash zostanie sformatowana. Formatowanie zakończone, klikamy OK. Możemy już zamknąć okno. Obraz systemu możemy pobrać z internetowej strony. Link do tej strony będzie w opisie filmu. Na stronie możemy dokonać wyboru, czy chcemy pobrać wersję systemu 32 lub 64-bitową. Ja już to zrobiłem i zapisałem obraz na pulpicie. Ale oprócz tego musimy pobrać program, który pozwoli nam na przygotowanie instalacji na pamięć USB. Ten program nazywa się Linux Live USB Creator. By pobrać program, klikamy przycisk Download. Ja już pobrałem wcześniej ten program i zapisałem na pulpicie. Zapisany program na pulpicie wystarczy tylko wypakować. Wchodzimy w powstały katalog. Program znajduje się tutaj, więc uruchamiamy go nadając mu prawa administratorskie. W programie wybieramy podłączoną pamięć flash za pomocą tej zakładki. I musimy wczytać obraz systemu. Szukamy go w miejscu, w którym został on zapisany. W moim przypadku jest to pulpit. Wybieramy obraz i zostanie on załadowany do programu. Musimy odczekać kilka chwil, aż obraz zostanie wczytany. W następnym kroku nie zmieniamy żadnych ustawień, jeśli chcemy, by nasz pendrive był w wersji live. W następnym kroku możemy wybrać opcję ukrycia plików systemowych i ponownego sformatowania pendrive'a. Na sam koniec klikamy widoczną ikonę i potwierdzamy ponowne formatowanie pendrive'a. Po całym procesie pendrive samostartujący będzie gotowy. Wchodzimy w bibliotekę, by sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Pliki na pendrive zostały ukryte, a instalka zawiera dokładnie te same dane, co obraz systemu. W tym poradniku to już wszystko. Jeśli poradnik okazał się dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę i napisz komentarz. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam Cię do subskrypcji oraz do zarejestrowania się z linku w opisie filmu. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Subskrybuj!